chciałbym zachęcić Państwa uczestników, może by chcieli zadać jakieś pytania naszym zakonnym prelegentom. Ja mogę, może jeżeli moglibyśmy zacząć, to chciałbym powiedzieć tak, że bo pytanie, czy system obowiązkowy, czy dobrowolny. Ja pochodzę, należę do pokolenia, kiedy nikt nikogo nie pytał. Jako dziecko zostałem zaszczepione na wszystko, co trzeba, zdaniem ówczesnego Ministerstwa Zdrowia. Nieważne, że moi rodzice też byli lekarze i rozumieli. Nikt nikogo nie musiał nawet tutaj zachęcać do tego. Być może dzięki temu uniknąłem wszystkich tych chorób, o których tutaj była mowa. Tymczasem obecnie w systemie dobrowolności liczba nieszczepionych dzieci gwałtownie rośnie. Według danych GIS-u... Nadal obowiązek, nie ma dobrowolności. Ale nie wszystkich właśnie. W innych krajach. Ale tak naprawdę po prostu coraz mniej, znaczy może inaczej. Nieszczepionych dzieci jest dużo więcej i rośnie 40% więcej niezaszczepionych dzieci było w roku 2014 niż w 2013. Co z tym zrobić? Ja myślę, że chyba może kwestia tutaj już lekarzy pierwszego kontaktu, może rozmowa. Co Państwo o tym sądzicie? Nie wiem, do kogo tutaj zwrócić się z tym pytaniem. Bardzo proszę. W ramach, może tutaj tak sobie stanę, żeby to do Pana, w Stanach Zjednoczonych tam nie ma obowiązku, czyli u nas jest ten obowiązek, no bo według ustawy, jeżeli ktoś się nie zaszczepi, sanepid ma prawo, czy główny inspektor sanitarny, nałożyć karę. To się zdarza oczywiście nieczęsto, ale to są przede wszystkim rozmowy i w większości to jest nie tak robione. W innych krajach ten słowo obowiązek jest inaczej realizowany i to jest chyba najbardziej popularne, że dziecko, które nie jest szczepione, nie jest przyjmowane do żłobka, przedszkola i szkoły. Ja mogę podać przykłady również inne. Jeżeli ktoś z Państwa wysyłał dziecko do internatu do Anglii, tam się nikt nie pytał, czy cię stać na szczepionkę przeciwko meningokokom, czy ona w Polsce jest dostępna. Po prostu chcesz być studentem tej uczelni, chcesz mieszkać w internacie, musisz być zaszczepiony. I tak to jest wymiany obowiązek. Natomiast w Stanach Zjednoczonych w tej chwili po tej epidemii, która, czy endemii, no tak można, ale epidemia to może nieodpowiednie słowo, stała się w Kalifornii z powodu odry, głośno się mówi, że to był błąd, że słowo obowiązek, czyli nakaz szczepienia wszystkich dzieci został wycofany. I u nas też takie były naciski przy okazji nowelizacji, bardzo mocne naciski, przy okazji nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych. Na szczęście nasi posłowie się nie ugięli i takiej nowelizacji nie wprowadzili. Oczywiście ja też nie jestem zwolennikiem jakichś nakazowo rozdzielczych, że koniecznie, ale trzeba szczepić. To jest ogromna rola i nie tylko bym powiedziała lekarzy, całego personelu medycznego, który pracuje w poradni, bo tam się na szczęście szczepi, wszystkich lekarzy, którzy zajmują się pacjentami, bo to nie tylko dziećmi. Szczepienia to również są osoby dorosłe, to mówimy głównie pneumokoki, grypa, krztusiec. W tej chwili są, tu pani poseł powiedziała, wzrost zachorowania na krztuśców i tutaj nasza epidemiologia, szkoda, że pani doktor Stankiewicz wyszła, ale to są również jej badania, które pokazują, jak straszna jest różnica między tym, co zgłaszamy, czyli to, co, takie dane, które ma PZK poprzez zgłaszanie lekarzy, a czynnym nadzorem epidemiologicznym ta różnica między zachorowaniami a epidemiologią jest. Czyli wydaje mi się, że jeżeli czegoś się nie boimy, spójrzmy sami na siebie. Czy w ciągu dnia, jak idziemy ulicą Bracką, może to jest może nieodpowiedni przykład, to jest piękna ulica, ale idziemy nawet lasem, to się nie patrzymy wokoło, czy ktoś za nami idzie, czy ktoś tam gdzieś tam nie przywali. Ale w nocy nasza czujność jest inna i myślę, że szczepieniami jest podobnie. Wtedy nikt nie dyskutował, czy nie, jakichś o ruchach antyszczepionkowych, czy tego, bo było widać, ile osób albo jest okaleczonych, albo umiera. W tej chwili, no, pan docent powiedział, że nie widział błonicy, ja też nie widziałam błonicy. Myślę, że gdyby tutaj miał wykład rezydent, to on powiedziałby, że w ogóle nie widział odry, a myśmy jeszcze to odrę widzieli. Po prostu wiele rzeczy o takich, nawet my, o tych złych rzeczach kolejkowych, bardzo szybko się zapomina, pamięta o dobrych i mnie się wydaje, że bardzo dobrze, że coraz więcej mówimy i o bezpieczeństwie szczepień,
tu podkreślamy o tym bezpieczeństwie szczepień. I również to mówimy lekarzom, że przed, i to mówimy, to jest obowiązek ustawowy, ale to też, że przed każdym szczepieniem musi być badanie podmiotowe, czyli cały wywiad, badanie przedmiotowe, a nie złapanie kogoś za szczepienie. To wszystko jest jedna, cała wizyta lekarska, która jest tak samo, albo jeszcze bardziej ważniejsza, bo jest interwencja medyczna w postaci szczepienia i nikt nikogo w Polsce nie szczepi według nawet zaleceń WHO, bo zalecenia WHO mówią w jednym punkcie, że przeciwwskazaniem do szczepień jest gorączka powyżej 38,5, a u nas nawet lekarze nawet czasami przesadzają, ale no nawet, bo w domu ktoś jest chory, nie szczepią tego drugiego dziecka. No ale wiemy, że on za 2-3 dni przyjdzie, może lepiej będzie tak niż odwrotnie. Czyli tutaj powinna być i cały czas szkolenie lekarzy, tak jak powiedziałam, i nie tylko, szkolenie również pielęgniarek, ale całej grupy, która nie tylko ma wpływ na szczepień, czyli tych, którzy szczepią, bo czasami tą złą prasę robią osoby, które nawet jakbym zapytała się na egzaminie, a to jest jedno z podstawowych pytań również na egzaminie medycyny rodzinnej, nie są w stanie wymienić chorób przeciwko, również lekarzy, przeciwko którym się szczepią, bo oni na najwyższym poziomie wtajemniczenia działają, ale również rola pielęgniarek, która statystycznie powinna mieć więcej czasu niż lekarz, ale ja powiem dalej, ja mam taki przykład z Warszawy, rejestratorek, gdzie rodzic dzwoni i chce się zapisać na odpłatne szczepienie, a pani rejestratorka mówi, a po co? No, no dlaczego mam nie wierzyć temu rodzicowi? Czyli tutaj my powinniśmy mieć tą wiedzę, bo na temat i powikłań, zarówno związanych z jakby nieprawidłowym szczepieniem, ale tych jest może się zdarzyć, tutaj pan docent przydawał swój przykład, ale to wszystko widzimy w monitorowaniach i to nie jest tak, że firma wypuszcza, jeżeli tak mogę kolokwialnie powiedzieć, szczepionkę na rynku i już jest zadowolona. Cały czas te badania trwają efektywności, stąd niektóre charakterystyki leków, czyli szczepionek, zmieniają się raz, a nawet 2 razy do roku, bo cały czas są badania i nawet są stawiane jakieś pewne powikłania, takie raz na bardzo rzadko, ale jeżeli jest to zauważane i zgłaszane, tutaj ja też w swoich wykładach czasami obrazowo podaję złamanie nogi, to co pan docent powiedział, że jak miał badanie kliniczne, nawet to musiał zaraportować i gdyby się okazało, że każdy pacjent łamie nogę w czasie tego szczepienia, to byłoby działanie niepożądane, ale to wszystko raportujemy i wydaje mi się, że szczepionki są chyba jednym z najlepiej leków, którzy mają bardzo dobrą tą otoczkę dotyczącą monitorowania nie tylko przed prowadzeniem na rynek, jak i również to. Ja osobiście był okres, kiedy pracowałam na onkologii, leczyłam dzieci chore na białaczkę i bardzo lobbowałam, jeżeli to jest słowo negatywne, ale dla mnie to było i jest pozytywne, bo dzieci polskie wyleczone z białaczki pewnej szczepionki nie miały i nie mogły być zaszczepione, bo ona była nie zarejestrowana w Polsce. Mówimy dzisiaj o pneumokoku. Czy ta szczepionka weszła w Polsce tego samego dnia, co w Stanach? Nie, bo jej brakowało. I wiele takich, no niektóre tylko wchodzą tego samego dnia w Polsce, co w innych krajach. Także wydaje mi się, że często ta wiedza związana jest z tym, z brakiem wiedzy, a dwa, to co jest i podkreślane, i nawet Amerykańska Akademia Pediatry podkreśla, że lekarz nie powinien wypisywać ze swoich praktyk te dzieci, które się nie szczepią. Jest ogromny apel, bo tam tak to jest ze względu, jak tłumaczą to lekarze, chodzi mi o bezpieczeństwo tych dzieci i tych osób, które przychodzą do tej praktyki i z powodów chorobowych nie mogą być zaszczepione, bo mają jakąś inną podstawową chorobę, albo jeszcze tak jak w przypadku noworodków nie przyszedł czas. Ja mogę Państwu powiedzieć, dzisiaj potwierdzono, że krztusiec leży u mnie dziecko w bardzo ciężkim stanie, niemowlę 6-tygodniowe z powodu krztuśca. Matka jest niepełnoletnia, ma 16 lat i gdyby była, też ma krztusiec, bo też u niej wykonaliśmy, i gdyby warszawska osoba, i gdyby była zaszczepiona tak jak w okresie młodzieży, no to dziecko by nie chorowało, to jest wcześnie, także dla niego myślę, że ten pobyt, hospitalizacja to będzie kilka tygodni. Takich przykładów mamy wiele. Ja mogę, jestem orędownikiem ogromnym szczepienia przeciwko grypie. Dlaczego? Dlatego, że ja badam tylko w oddziale, gdzie jest 30 łóżkowy oddział w Szpitalu Bielańskim. W zeszłym roku mieliśmy 60 przypadków potwierdzonej grypy. A mówimy, że przecież grypy nie ma. Ma jako konsultant krajowy w tym roku 3 przypadki zgonów. Monitorowałam dzieci zupełnie zdrowe.
zdrowych. Ale my mówimy, po co się szczepić? Przecież no nie ma grypy. No nie ma, jak się nie bada. To samo było z WZW typu B. Bo moim pierwszym zainteresowaniem było wirusowe zapalenie wątroby typu B. Jak nie badaliśmy u dzieci chorych na nowotwory markerów zapalenia wątroby, to cieszyliśmy się, że ich wyleczyliśmy z białaczki, ale nie patrzyliśmy, że im dajemy w prezencie wirusowe zapalenie wątroby typu B. I tak się moje zaczęło zainteresowanie szczepionkami jako z tej grupy ryzyka, a drugim była ospa wieczna. Dlaczego dzieci były wyleczone z białaczki albo nie mogły być, bo chorowały na ospę. I stąd było prowadzenie szczepień dla grup ryzyka. Także, tak jak mówię, no, w wielu dziedzinach tak jest, że czasami słuchajmy tych ekspertów, którzy mają troszeczkę wiedzę inną, większą niż no, osoby, tak zwane pani Goździkowej, przepraszam. Chwileczkę jeszcze pan, no co? Krótko i węzłowato. Proszę Państwa, Państwa ożywić, to zwracam się do Państwa z apelem jako mediów, których często też występuję w telewizji, przestałem, w różnych telewizjach przestałem, ponieważ jeśli chodzi o szczepienia, zawsze prawie stawiany jestem przez media z zaskoczenia z drugą stroną, czyli z ruchem antyszczepionkowym. Ale to jest nic, bo ja sobie z ruchem antyszczepionkowym poradzę, tylko zawsze mówię temu redaktorowi, który wystawia taką osobę, tylko niech pan zdaje sobie sprawę, że ja użyję nieparlamentarnych słów. A to mówię, to ja panu dziękuję. Dlatego, że dyskusja z kimś, kto ma takie spojrzenie, jest żadna. Ja mogę powiedzieć swoje, a mało tego, redaktor bardzo często jest orędownikiem tego poglądu antyszczepionkowości. No to jest pełna nieodpowiedzialność na antenie każdej. I tego nie jestem w stanie, w związku z tym staram się nie występować w pewnych okolicznościach, bo wiem, jak to się skończy. To znaczy, ja dostanę dwa słowa, osoba przeciwna szczepionkom dostaje 60 słów i jeszcze w fajerwerkach. No i jeszcze pani Wita, jak tam? Tak, oczywiście, ja też nie szczepię. Byłem. No to rozmowa jest i to idzie na miliony. No to jest katastrofa. Potem można miesiącami tłumaczyć wszystkim możliwym, że szczepienia są korzystne. Ale przecież pani właśnie Goździkowa, czy jakakolwiek inna, nie, Reni jakaś tam i tak dalej powie. No bezsensowne, ale jest tak. Co ja na to poradzę. Dziękuję Państwu. Tak, jeszcze pani poseł, pan chciał coś, ja tak powiem, że będziemy ja dzielić tak się. Ja postaram się krótko. Więc powiem szczerze, że ostatnio mam w przeciwieństwie do pana profesora lepsze doświadczenia. Odkąd zajęłam się bardzo intensywnie pracą nad ustawą, byłam zaproszona do wielu mediów i muszę przyznać, że zdecydowanie w innym kontekście. To znaczy, albo była pełna bezstronność, albo wyczuwało się, że prowadzący jednak chce pokazać, że to jest dobra sprawa. Natomiast to nie zmieniło faktu, że jestem jeszcze cały czas na fali hejtu grup antyszczepionkowych. Musiałam zlikwidować fanpage, założyłam nowy, znowu mi go zablokowali, no i tak w kółko. Ale ja się tym nie przerażam. Natomiast praca, rola mediów jest tu nie do przeocenienia. To prawda. Również mediów społecznościowych. Ale chcę wrócić do tej sprawy, czy obowiązkowe, czy nieobowiązkowe. Jak to niektórzy mówią, istnieje przymus w Polsce, czy utrzymać przymus. Nie, w Polsce nie ma przymusu, jest obowiązek, a to jest różnica. No nikogo policja nie zawleka do tego, żeby go zaszczepić siłą w ośrodku jakimś tam. Istnieje wielostopniowy system poradni. Jeżeli my jako lekarze rodzinni, pediatrzy, nie możemy sobie poradzić z rodziną z różnych względów, wcale niekoniecznie to są jakieś bardzo agresywne typy, po prostu są trudni i no, do bólu muszą wszystko wiedzieć, to jest jeszcze rozmowa w poradni wojewódzkiej, gdzie z reguły osoby prowadzące te poradnie mają. W Małopolsce są dwie, nie wiem jak w innych województwach, ale wiem, że w każdym co najmniej jest jedna taka poradnia. No właśnie nie ma, nie jest problem. To jest kolejna rzecz, którą... O, no to ja ostatnio dostałam informację, że w każdym są. To jest wyzwanie wielkie, muszę przyznać, bo taka poradnia musi być.
gdzie dobrze przygotowany do tego lekarz, specjalista w tym zakresie potrafi tak pracować. W Małopolsce nie mieliśmy przez ostatnie lata ani jednej kary. Ostatnio się szykują dwie, ale być może się jeszcze uda rozmową i negocjacjami z rodzicami doprowadzić do tego, że zaszczepią swoje dzieci. Pewnie w tych poradniach wojewódzkich, bo tam się czują bezpieczniejsi. Tak jakoś to dla niektórych jest. Natomiast należy uderzyć się również w piersi, jeżeli chodzi o środowisko medyczne. O ile lekarz rodzinny, lekarz pediatra, lekarz generalnie pracujący w POZ-cie musi mieć kurs szczepień, musi się zajmować szczepieniami i ma dużą wiedzę na temat tego, jak pracować z pacjentem i jego rodziną, również pielęgniarki są do tego przygotowane i położne środowiskowo-rodzinne, co jest niezmiernie ważne, bo one już przygotowują jakby podłoże do tego w okresie jeszcze prenatalnym, że dziecko trzeba zabezpieczyć i tak dalej. O tyle nasi koledzy pracujący, szczególnie specjaliści w poradniach ambulatoryjnych i na wielu oddziałach, kompletnie ignorują rolę szczepień. Za wyjątkiem onkologów i hematoonkologów, którzy odwrotnie, i transplantologów, którzy doceniają szczepienia z wiadomych względów. I tutaj przypadki są dramatyczne, kiedy ja mówię swojemu pulmonologowi: słuchaj, no przecież masz taką potężną bazę pacjentów z POHP. Przecież te szczepienia nie są takie drogie. Jedno, jak go nie stać na poliwalentną, nowoczesną, to zaszczep chociaż tym starym pneumą. Też jest skuteczne. No co ty? A po co? A zresztą mówi: coś ty, a zrobi mu się jakie powikłanie albo co i ja będę brał za to odpowiedzialność. Po prostu tak samo jest, jeśli chodzi o grypę, kardiologów. Generalnie, jeżeli lekarz powie pacjentowi, nawet przy płatnych szczepieniach, że warto i wytłumaczy, dlaczego warto, to się chętnie szczepią. Natomiast jeżeli przejdzie nad tematem gdzieś tam w ogóle nieistniejącym i wypisze tonę leków ziemnych i innych, które i że tak powiem, jakichś doustnych uodparniaczy, to w to mu uwierzy i to weźmie. A potem tłumaczenie, że trzeba się zabezpieczyć, jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Co więcej, dalej pokutuje mit u wielu specjalistów, że nadal bardzo chętnie chcieliby dyskwalifikować dużą grupę dzieci, młodzieży, już nie mówię o dorosłych, od szczepień obowiązkowych. To jest jeszcze duży mit, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie neurologiczne lub z pogranicza neurologii i innych. I powiem Państwu jeszcze jedno odnośnie obowiązkowości i tego, o czym teraz mówi się na fali zmiany rządu. Wracają lekarze do szkoły. Pytam się, po co? No po co? Co ten lekarz może zrobić dawniej? Lekarz w szkole robił co? Bilanse i szczepienia. No przecież nie leczy się nikogo w gabinecie szkolnym. Dziecko niepełnoletnie musi być z rodzicem, żeby poddać po procedurze medycznej jakiejkolwiek. Szczególnie szczepieniu, które wiadomo, że jest procedurą obarczoną możliwością powikłań. Lekarz w gabinecie, pielęgniarka w gabinecie ma oczywiście całkiem inną możliwość, również jeżeli chodzi o zabezpieczenie ciągu chłodniczego, który jest niezmiernie ważny w gabinecie własnym, rodzinnym czy pediatrycznym. A jak dostarczyć i jak w bezpieczny sposób zaszczepić grupę w szkole? Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Ja pracuję z dziećmi szkolnymi, robię wszystkie obowiązkowe bilanse i tak dalej. Czy co, czy pójdziemy na bilans do tej szkoły i będziemy tam te dzieciaki grupowo rozbierać się, najpierw dziewczynki, potem chłopcy, przecież w większości szkół nie ma gabinetu higieny szkolnej, tylko się bada u dyrektora lub gdzieś tam jeszcze, więc pielęgniarka może je zważyć, może im przeglądnąć włosy, może im zbadać oczy, ale niekoniecznie wyobrażam sobie, co ten lekarz, ja wiem, że to było świetne hasło wyborcze, ale co ma zrobić lekarz w szkole? Czy co, będzie dawał apa wtedy, kiedy dziecko brzuch boli, bo nagle stwierdziło, że nie pójdzie na ten czy na inny sprawdzian? Załamie nam to stosunkowo dobrze, wydolnie działający system opieki, zarówno jeżeli chodzi o profilaktycznej generalnie, nad zdrowym dzieckiem i młodzieżą. I myślę, że tutaj ze strony Państwa też należałoby zdecydowanie podziałać, żeby to został pomysł propagandowo-wyborczy.
Ja tylko chciałam Państwu powiedzieć, jak tu są media, to bym chciała, żeby to bardzo głośno powiedzieli. Pani poseł ma przyjemność mieszkać w Małopolsce, ale chcę powiedzieć, że to dwie poradnie. To nie są konsultacyjne poradnie szczepień. Dlatego, że takie jednostki nie ma. Nie ma konsultacyjnych poradni szczepień i to koniecznie trzeba stworzyć. Takich nie ma. Te dwie poradnie działają pod przykrywką innej nazwy. To akurat, bo tam są te dwie osoby, które osobiście znam, są zapaleńcami. Czyli to jest też tak jakby bardzo pomocne. Tego lekarze potrzebują, bo czasami dzieci wymagają konsultacji kogoś z wyższą wiedzą, aby zostały ponownie powołane konsultacyjne poradnie szczepień, których nie ma, zostały kilka lat temu zlikwidowane i to jest jeden z moich też postulatów jako konsultanta krajowego, żeby to w końcu było. Bo no, w Warszawie jest w tej chwili ogromny problem, ale w wielu województwach w ogóle nie ma. Także to powinna być taka struktura od nowa powołana. Dziękuję. Można? Proszę tylko, jeżeli można już o krótką... Bardzo krótko, tylko krótkie trzy pytania. Pierwsze dotyczy szczepień przeciw HPV. Czy tą szczepionkę dostaną tylko dziewczynki, czy chłopcy również? Jakie są plany? Drugie pytanie dotyczy meningokoków. To jest z referatu pani doktor, profesor Skoczyński wynikało, że duże zagrożenie stanowią meningokoki grupy B i czy ta szczepionka, którą państwo planują, to też będzie chronić przeciwko tej grupie meningokoków, bo z tego, co się zorientowałem, to cena tej szczepionki monowalentnej to jest górna półka. I trzecie dotyczy planów dotyczących zwalczania poliomielitis, bo w programie szczepień ochronnych na 2016 rok to ustna szczepionka została wykreślona. A w kontraście tych doniesień z Ukrainy, gdzie bardzo wiele dzieci, to jest już kilkadziesiąt procent, jest nieszczepionych, czy w związku z tym w Polsce istnieje monitoring środowiska w kierunku poliomielitis, ponieważ ten wirus skaża środowisko? Ja nie wiem, jeżeli można, to bardzo krótkie odpowiedzi, bo już nas troszkę czas dusi. Nie wiem, kto chciałby odpowiedzieć. Bardzo proszę, ale krótko, jeżeli pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o HPV, jakie będą plany, trudno mi jest powiedzieć. Mamy dwie szczepionki. Jedna jest tylko u dziewcząt zarejestrowana, druga zarówno u dziewcząt, jak i chłopców. I w innych krajach na świecie są również szczepieni chłopcy. A jak będzie w Polsce, to tego nikt nie wie. Druga sprawa, pan się pytał o HPV, druga była o meningokoki. To chyba było wyraźnie powiedziane, że cena szczepionki jest zupełnie inna, kiedy kupujemy indywidualnie, a inna, kiedy będzie to zapotrzebowanie zbiorowe. I zazwyczaj jest tak, w wielu szczepionkach, nawet HPV, tak mieliśmy, że na początku, kiedy wchodziły na rynek, cena była wysoka. W tej chwili ta cena jest zupełnie niższa, więc tutaj mieliśmy nadzieję, że również monowalentna przeciwko B, a to jest według epidemiologii priorytet, drugim jest C, to są te dwa grupy serotypowe meningokoków, które powinny być wprowadzone, czyli jednocześnie te dwie szczepionki powinny być wprowadzone. I trzecia, jeżeli chodzi o polio, szczepionka doustna do polio tylko będzie do 31 marca przyszłego roku. Jest to decyzja Światowej Organizacji Zdrowia. Od 1 kwietnia już musi być szczepionka inaktywowana i właśnie te zachorowania, o których pan mówi na Ukrainie, to właśnie były tym rodzajem, no nie chcę już tutaj się wdawać w szczegóły, tej szczepionki doustnej polio, jeden z typów właśnie polio. I dlatego to jest decyzja Światowej jakby Organizacji Zdrowia zmiany szczepienia, natomiast monitorowanie w Polsce jest i tych zachorowań zarówno wirusem, jak i poszczepionkowym już w Polsce od 1984 roku nie notujemy i na pewno to jest bardzo dobrze, bo pediatryczna grupa ekspertów jeszcze przed decyzją Światowej Organizacji Zdrowia na Komisji Epidemiologicznej jakby rekomendowała wprowadzenie szczepionki inaktywowanej u sześciolatków. Także tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to dane są zupełnie inne. Niektórzy mówią, że tam wyszczepialność jest 50%, a inne osoby, które tam mieszkają, mówią o 15%. Nie, mi chodziło o dane, które oficjalnie są zamieszczone na stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Tak, to właśnie mówię. Tych danych
za 2000, no ja to sprawdziłem, 2012 rok, to szczepionych było trzema dawkami przeciwko polio 76%, a potem po prostu nie ma danych, bo nie dostarczyli. Czyli trzeba przyjąć, że tych dzieci jest szczepionych, nieszczepionych więcej niż 24%. Albo i więcej, właśnie mówię. Albo i więcej. Stąd moje pytanie dotyczyło monitoringu środowiska. Jaka będzie decyzja, jeżeli w naszych wodach powierzchniowych zostanie stwierdzony dziki wirus polio? Ale wiecie, ja mam jeszcze pani profesor jedno zdanie tylko sprostowania, bo chyba państwo tak zrozumieli, że jestem za dobrowolnym albo obowiązkowym systemem szczepień. Chodziło tylko o system monitorowania. Uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe.